Bardzo ciekawe czasy, bardzo, bardzo ciekawe czasy wymagają bardzo ciekawych kompetencji. Ale okazuje się, że wiele osób niestety wykłada się na absolutnych podstawach, absolutnym basicu, tym co dla mnie jest oczywiste, więc ja się podzielę z wami bardzo ciekawą kompetencją, umiejętnością, czymś o czym wiele osób zapomina teraz bardzo mocno. Konkretny case. Poszukuję osób, ale na poziomie bardzo doświadczonym, czyli seniorów, nie juniorów, pod kątem programowania, żeby stworzyć dedykowaną aplikację OS Empower, czyli taką, gdzie będzie można na poziomie komórki czytać, słuchać, oglądać nasze wersje e-bookowe, audiobookowe treści OS Empower. Zwróciłem taką informację na grupie deweloperów i otrzymuję przeróżne odpowiedzi. Natomiast jakoś nie do końca czułem, że w ogóle to, co oni mi piszą, jest tym, czego ja potrzebuję, bo to nie chodzi o problem pod tytułem jak zakodować, bo to jest proste, ale jak znaleźć właściwą osobę do współpracy. I dostaję ci maila, który mówi pierwszą linijkę tak. Napiszę maila dopasowanego idealnie do ciebie i patrzę, a tu jest krótki mail, skondensowany w punktach z podkreśleniami najważniejszych fraz i w ciągu 30 sekund, czy nawet niecałej minuty dokładnie wiedziałem, o co w tym mailu chodzi. Mówię, okej, co jest kolejnym krokiem? Jaka jest z tego lekcja? Perfekcyjna komunikacja, coś co... To jest coś, co nie istnieje, ale to jest coś, do czego dążę cały czas, czyli żeby potrafić się perfekcyjnie komunikować, żeby potrafić perfekcyjnie wam przekazać to, o co mi chodzi, żeby perfekcyjnie pokazać, jaka jest moja oferta. Oglądałem czyli dokument o Michelle Obama, która mówiła, że dużo czasu zajęło jej nauczenie się tego, żeby tworzyć bardzo precyzyjne komunikaty, które będzie trudno przekręcić, które nie będą dawały pola do szerokiej interpretacji, tylko żeby można było bardzo precyzyjnie, jasno stwierdzić, o co jej chodziło w tym przemówieniu. W jej przypadku skala problemu była ogromna, no bo każde słowo, każde spojrzenie, każdy gest był analizowany przez media na całym świecie. Więc jak wielkim wyzwaniem ona stała, żeby można było w ogóle to porównywać do siebie, to jakaś abstrakcja, nie? Ale wiele razy jest tak, że piszesz maila i ten mail w ogóle wywiera inny efekt niż to, o co ci chodziło, albo druga strona w ogóle nie rozumie tego, o co ci chodziło i musisz to doprecyzowywać itd., itd. Ale znowu, idealny styl komunikacji to jest dopasowanie języka komunikatu do odbiorcy, a nie do ciebie. Czyli w tym przypadku, ja nie mam pojęcia, czy z tej współpracy coś wyjdzie, ale jesteśmy poziom wyżej niż wszystkie inne maile pod kątem tej współpracy, bo ktoś dokładnie moim językiem mówi to, co jest dla mnie jasne, zrozumiałe, czego potrzebuję i w jaki sposób może mi pomóc rozwiązać mój problem. Tak samo jest w przypadku mailingów, czyli za każdym razem jak piszę mailing, to rozkminiam, dobra, jak ja napiszę takie zdanie, co oni pomyślą, jak oni to odbiorą, co oni zrozumieją w tym moim przekazie i zmieniam tą wiadomość, poprawiam. Tak samo jest w książkach, czy na pewno ten przekaz, który ja tutaj chcę im wysłać, czy wam, będzie zrozumiany w taki sposób, jak ja chcę. To nie chodzi o to, żeby wziąć pełną odpowiedzialność za odbiorcę, bo no, są ludzie, którzy w ogóle nie kumają bazy, nie wiedzą jak czytać ze zrozumieniem. To jest w ogóle bardzo trudna kompetencja. Czytanie ze zrozumieniem. Albo czytają po łebkach, albo nakładają własny filtr swoich przekonań na to. Ale znowu, moim zadaniem jest to, żeby potrafić się coraz lepiej komunikować i to coraz lepiej u mnie dzieje się przez. Tworzę treść, słucham jak ona jest odbierana. I nie chodzi o to, że za każdym razem zgadzam się z tym, co mój odbiorca na temat tej treści myśli, ale patrzę jak ona jest odbierana przez mojego widza. I do tego się dopasowuję z kolejnym przekazem. I nie chodzi, że tworzę inne treści pod kątem merytoryki, ale w inny sposób tłumaczę. Czyli robię różnego rodzaju posty. Jeden jest postem stricte how to, do innego wplatam storytelling, do innego wplatam pytania, i patrzę, w jaki sposób to rezonuje z moją społecznością, żeby można było jeszcze lepiej im służyć. Czyli chodzi mi o to, żeby dopasować język do odbiorcy po to, aby on dokładnie rozumiał ten tekst, ten przekaz, jaki ja chcę mu wysłać w taki, a nie inny sposób. Ludzie nie potrafią pisać maili. Piszą maile długie, skomplikowane. Zapominają o formatowaniu tekstu. Czyli taki zbitek tekstu jest mailem nieczytalnym w moim przypadku w ogóle. Ale krótki mail z odstępami, wyboldowaniami, żółtym kolorkiem jest idealnym mailem do tego, żeby poświęcić mu tą minutę czy pół minuty w ogóle na jego przeczytanie. Tak samo prywatne wiadomości otrzymuję bardzo dużo, szczególnie na Instagramie jako wiadomości prywatne. Ludzie piszą historię życia i dopiero później przychodzą do właściwego pytania. Tego nie potrzebuję. Ale z drugiej strony ktoś inny może chcieć potrzebować całego tła. Czyli czemu do mnie piszesz, o co w ogóle chodzi i na końcu pytanie. Ja potrzebuję samego pytania. Co ode mnie chcesz? Czego ode mnie potrzebujesz? Co dla ciebie jest z mojej strony ważne, przydatne? Po co w ogóle do mnie przyszedłeś? Jakby co chcesz otrzymać tutaj przychodząc? Jak ci to dam, to będziesz szczęśliwy, że dostałeś to, czego właśnie chciałeś. Tak samo ludzie często piszą w sposób
czy językiem ofiary, czyli przepraszam w ogóle, że piszę, przepraszam, że zabieram czas. I tym przepraszam, że zabieram czas naprawdę mnie wkurzają, bo zabierają mój czas na czytanie zdania pod tytułem, że zabiera mi ktoś mój czas. To wychodzi speaker na scenę i mówi: bardzo przepraszam, będę się bardzo streszczał, mam tak mało czasu, organizatorzy dali mi bardzo mało czasu. Pierdzieli minutę, dwie, trzy cennego czasu, tego mało, na temat tego, w jaki sposób ktoś dał mu mało czasu. Czy wykorzystanie tego, co masz, a nie tłumaczenie z tego, czego nie masz. Czyli język ofiary, brak formatowania, brak klarowności przekazu. Ja jakby nie mam potrzeby teraz zbierania informacji, nie mam potrzeby pytania, nie mam potrzeby szukania, bo skupiam się na robocie. Ale gdy potrzebuję odpowiedzi na jakieś pytanie, to robię sobie research osób, od których chcę tą odpowiedź uzyskać. Patrzę, jakie darmowe materiały oni już produkowali, czego mi w nich brakuje, bo może się okazać na koniec tych 4-5 punktów, że w sumie nie potrzebuję żadnej pomocy od niego. Albo otrzymuję wiadomość: oglądam wszystkie twoje materiały, ale powiedz mi, jak założyć biznes. Kurde, to jak oglądasz moje materiały wszystkie, skoro dalej tego nie wiesz, a tam jest wszystko powiedziane już w darmowych materiałach. Jeszcze mówisz mi, żebym ja ci zreferował w jednym zdaniu taką odpowiedź. I z drugiej strony, pytanie i odpowiedzi, które chcesz uzyskać, czy naprawdę zmienią twoje życie, czy dadzą ci coś, czego potrzebujesz, żeby się rozwinąć. Mój znajomy nauczył mnie takiego pięknego zwrotu, pozdrawiam Aleksa Baczewskiego, i na dziwne pytanie odpowiadam: do czego potrzebujesz tej informacji, czyli jak pozyskanie tej informacji wpłynie na rozwój twojego biznesu czy twojego życia. Mam pytania, nie wiem, ile masz lat, jakie masz wykształcenie, ile masz pieniędzy, jakim autem jeździsz. To są pytania absolutnie z dupy. Odpowiedź na jakiekolwiek z tych pytań nic nie zmieni w twoim życiu. Więc znowu, sztuka umiejętnego zadawania właściwych pytań jest czym? Sztuką, kompetencją, która poprawia umiejętność precyzyjnego komunikowania się. Jeszcze raz podkreślę, pokazuję moją perspektywę, nie potrafię się perfekcyjnie komunikować, ale jak widzę maile, jakie otrzymuję od ludzi, to wychodzi mi, że jestem mistrzem komunikacji, bo staram się skondensować myśli, zabrać tak mało czasu odbiorcy, jak tylko jest to możliwe, maila czy wiadomości, albo dać mu rozwiązanie natychmiast, a nie z nim rozmawiać. Czyli u mnie nie ma czatu pod tytułem: hej, co słychać? Hej, co u ciebie? Nie, dobra. Co potrzebujesz? W czym mogę ci pomóc? Jeżeli próbujecie dotrzeć do osób zajętych, no to ta umiejętność kondensowania przekazu, że jedna linijka maila może być znacznie bardziej mocna, dopasowana, pełna, ten ładunek myślowy będzie bardziej skondensowany niż rozleczony na długim, długim mailu. I z tym was zostawiam. Mam nadzieję, że ten odcinek wideo pozwoli poprawić na świecie komunikację przynajmniej o 0,0001% i bo przynajmniej maile, jakie do mnie wypiszecie, będą bardziej dla mnie zrozumiałe, a im w bardziej zrozumiały sposób będziesz do mnie pisał, tym jest większa szansa na to, że otrzymasz to, po co do mnie przychodzisz. Tak samo będzie w przypadku twoich innych odbiorców wiadomości. Perfekcyjna komunikacja. Coś, co nie istnieje, ale coś, do czego cały czas dążę i tobie również polecam pójście w tę drogę perfekcyjnej komunikacji.